Witam Was drodzy serdecznie w ten wtorkowy poranek i pozdrawiam z Katowic. Książeczka z Biblią na co dzień proponuje na dzisiaj fragment z psalmu 44. Każdego dnia chlubimy się Bogiem i imię Twoje wiecznie wyznawać będziemy. Oraz z pierwszego listu apostoła Pawła do Tesaloniczan z 5 rozdziału. Zawsze się radujcie, bez przestanku się módlcie. Dzisiaj 21 września obchodzimy również wspomnienie apostoła i Ewangelisty Mateusza. Dlatego pozwólcie, że przeczytam Ewangelię tego święta. W Ewangelii Mateusza w dziewiątym rozdziale czytamy. Kiedy Jezus odchodził stamtąd, zobaczył siedzącego w punkcie celnym człowieka, który miał na imię Mateusz. Powiedział do Niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy w domu Jezus zajął miejsce przy stole, wielu celników i grzeszników przyszło i usiadło z nim i jego uczniami. A kiedy faryzeusze to zobaczyli, zapytali jego uczniów: Dlaczego wasz nauczyciel jada przy jednym stole z celnikami i grzesznikami? Gdy Jezus to usłyszał, powiedział: Zdrowi nie potrzebują lekarza, lecz ci, którzy się źle mają, idźcie. I nauczcie się, co znaczy, miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że te fragmenty, jeden o modlitwie, a drugi o powołaniu Mateusza, nie mają ze sobą wiele wspólnego. Ale jednak, kiedy spojrzymy na nie głębiej, dostrzeżemy, że jednak modlitwa i społeczność, a także przygarnięcie, przebaczenie pokutującemu grzesznikowi mają ze sobą bardzo wiele wspólnego. Jezus zasiadał do stołu z grzesznikami i celnikami. On ich szukał, ale także oni garnęli się do Niego. Przeżywał z Nim społeczność. Także i dzisiaj, współcześnie, Możemy przeżywać społeczność stołu z naszym Panem. Zawsze wtedy, kiedy gromadzimy się w kościele, kiedy gromadzimy się wokół ołtarza zastawionego dla nas stołu łaski, kiedy możemy przeżywać społeczność komunii świętej. Bo do tego sakramentu Chrystus zaprasza wszystkich, którzy chcą do Niego przystąpić. Posila, odpuszcza grzechy, dodaje sił do naśladowania Go. Czy czasem i my nie jesteśmy, jak ci faryzeusze. Dlaczego wasz nauczyciel jada przy jednym stole z celnikami i grzesznikami? Może i w nas czasem rodzi się takie pytanie, dlaczego Pan Jezus zaprasza do swojego stołu takich i owakich? Dlaczego ja mam przy Jego stole klękać razem z tym czy tamtym człowiekiem? Popatrzmy na Mateusza. Był celnikiem. Pobierał cło, pobierał opłaty, podatki w imieniu okupanta. Można powiedzieć, że był kolaborantem. Żydzi nienawidzili takich ludzi, pogardzali nimi, traktowali ich źle, bo ci ludzie sami sobie na to momentami zasłużyli, zdzierając ponad to, co powinni pobierać. Ale i do takiego człowieka Jezus powiedział. Pójdź za mną. I co zrobił ten człowiek? Rzucił wszystko, zostawił intratne zajęcie i poszedł za Jezusem. Miał z Nim społeczność, mógł z Nim zasiąść przy jednym stole. I teraz modlitwa. Także i my powinniśmy nieustannie Bogu dziękować za dar łaski okazanej w Chrystusie każdemu człowiekowi, Tobie i mnie. Temu w cudzysłowie grzesznikowi. I temu w cudzysłowie tylko sprawiedliwemu. Czy zawsze to przyjmujemy? Czy zawsze jesteśmy za to Bogu wdzięczni? Bo jeśli nie, to znów modlitwa. Powinniśmy prosić o siebie i o innych, żebyśmy umieli z miłością podchodzić do drugiego człowieka, żebyśmy z miłością umieli gromadzić się wokół Bożego Stołu. I tej miłości, otwartości na innych, Chrystusowej postawy Wam dzisiaj życzę ten świąteczny dzień. Pomódlmy się. Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci, że Ty przyszedłeś szukać i zbawić to, co zginęło, że Ty przyszedłeś do nas, ofiarowując nam zbawienie, wieczne życie, ale przede wszystkim dając nam przykład miłości do drugiego człowieka, dając nam przykład, jak mamy żyć w tym świecie, jak wieść dobre, spełnione życie w Twojej bliskości. Aby kiedyś zaznać Twojej bezpośredniej bliskości w Bożym Królestwie. Prosimy Cię, prowadź nas przez ten dzisiejszy dzień. Dodawaj nam sił, dodawaj nam wiary mi nas w opiece, kiedy różnymi drogami będziemy dzisiaj szli i dosłownie, i w przenośni. Bądź z nami i prowadź nas. Amen. Życzę wszystkim dobrego, błogosławionego, spokojnego dnia. Zostańcie z Bogiem, módlcie się i radujcie się z Bogiem.